bardzo bogatej historii gier komputerowych i nie tylko, było kilka gier, marek oraz nie tylko, które swoją pomysłowością, dopracowaniem szczegółów oraz świetnym gameplayem i prostotą zyskały miano legendarnych i najbardziej znanych gier na świecie. Jedną z takich gier jest tytuł Tetris. Tetris został stworzony 8 czerwca roku 1984 przez trzech rosyjskich programistów: Aleksieja Pażydnowa, Dmitrija Pawłowskiego i Wadima Geriasimowa. Ta gra to w podsumowaniu gra polegająca na układaniu klocków o różnych rozmiarach, tak by wypełnić daną linię, która przyznaje graczowi punkty do momentu, a pole gry nie zostanie wypełnione do końca poprzez brak miejsca. Mimo prawie 40 lat na karku, Tetris do dziś cieszy się olbrzymią popularnością na świecie wśród młodych, weteranów i nie tylko, czego również efektem są odbywające się co roku Mistrzostwa Świata w grze Tetris, gdzie najlepsi gracze z całego świata rywalizują ze sobą o tytuł najlepszego gracza Tetrisa. Ten tytuł wyszedł na wiele różnorakich konsol, komputerów, jako programy, czy nawet jako gry na telefon, gdzie każdy może zagrać w każdą odmianę za darmo. Na konsolę N64 wyszły oficjalnie 3 gry oparte o ten tytuł i jedną z tych gier ci dziś przedstawię. Zapraszam cię serdecznie na kolejny odcinek N64 po mojemu. Tak więc bez przeciągania czas ujawnić nazwę Kloczki w akcji. Gra, która jest prezentowana, ma tytuł The New Tetris. Gra powstała dokładnie w roku 1999 i została wydana w Ameryce 31 lipca, a w Europie 15 października. Tak więc jak widać, były duże różnice pomiędzy Ameryką oraz Europą, ale to ze względu na tak zwaną popularność, gdy twórcy nie byli pewni co do tego, czy nowa wersja przyjmie się na tyle, by można było ją wydać w innym regionie. Ciekawostkę można dodać, że w czasie kiedy gra powstawała, to na zapleczu toczyła się wojna o prawa do samego tytułu Tetrisa, które 2 lata później zdobyło w pełni Nintendo i tak zwana organizacja The Tetris Company. Od tamtego czasu to oni głównie są odpowiedzialni za ewentualne zyski płynące z kupna i promocji samej gry. Tytuł został stworzony przez 2 firmy, H2O Entertainment oraz Blue Planet Software, a wydane przez Nintendo. O H2O nie ma niestety żadnej notki poza tym, że stworzyli oni oprócz tej gry jeszcze 2 inne tytuły na N64, natomiast Blue Planet to była amerykańska firma działająca do 2001 roku, która charakteryzowała się tym, że to oni wydawali różne wersje gry Tetris na różnorakie konsole jak Super NES, Famicom czy Wii. The New Tetris to gra w tematyce puzzlowej, w którym głównym zadaniem gracza jest utworzenie jak najwięcej pełnych linii klocków o różnych rozmiarach, by zdobyć jak największą liczbę punktów lub by pokonać swojego przeciwnika na kanapie. Przy odpaleniu intra ukazuje nam się ciemne niebo, które potem staje się nowym dniem, a przy rozjaśnianiu dnia widać najpierw ruch młotkiem, przy którym jest wbijany prawdopodobnie pieniek, a następnie za pomocą innego narzędzia jest oddzielana część kamienia potrzebnego do budowy. W kolejnych ujęciach intra jest okazywane podnoszenie się kątów, które są przyciągane do przodu, tak by tworzyły one na pustyni napis Tetris. Każdy widz tej serii na pewno zauważy pewne podobieństwo. I nieomylnie, gdyż mniej więcej w ten sam sposób było pokazane intro Duma 64. Po intrze pokazuje nam się pełna nazwa gry, a po starcie 4 opcje. Jeden gracz, wielu graczy, cuda oraz opcje. Pierwszych 2 oraz ostatniego nie trzeba przedstawiać nikomu, natomiast opcja cuda to inaczej tryb, w którym możemy zobaczyć różnorakie słynne struktury, m.in. Sfinksa, Panteonu czy Katedrę Świętego Bazylego. Żeby to zrobić, trzeba w samej grze zebrać jak najwięcej linii klocków potrzebnych do zbudowania danej budowli, tak by mogła ona odsłonić swoje wnętrze. Łącznie z takich struktur jest 7 i każde reprezentuje dane państwo lub region. A żeby je odblokować, musimy zagrać w trybie jednoosobowym rozgrywkę. W niej gracz może zagrać pod swoim własnym imieniem lub jednym z wybranych w grze. Dodatkowo gra oferuje opcję zagrania 1 na 1 z komputerem oraz 2 tryby – maraton oraz sprint. Maraton to tryb, w którym trzeba w określonym czasie zdobyć jak najwięcej punktów oraz linii, natomiast sprint to przeciwna strona tego pierwszego, gdzie jedynym momentem przegranym jest brak miejsca na polu. Tradycyjnie to czas na omówienie gameplayu w grze. Omawianie gry, która swoją prostotą polega na układaniu różnorakich rozmiarów klocków w linię, nie należy do najłatwiejszych ze względu na to. Jednak opisując ogólnie, to sama gra jest dosyć ładna i fajnie dopasowana do ogólnego otoczenia. Gra chodzi płynnie w 60 klatkach na sekundę w każdym trybie i nawet przy dużej liczbie zajętych kwadratów nie będzie nawet momentu chwilowego spowolnienia gry przy również 4 graczach. Grafika w tej grze nie należy do najlepszych, gdyż klocki są nieco rozmyte i niewyraźne, gdy będziemy chcieli podpatrzeć co stoi lub jest następne. Jednak patrząc na to, że N64 nie była procesną konsolą, to jednak jak na taką grę to widok jest na poziomie dostatecznym.
ale największy plus można dorzucić przy muzyce. Jeżeli gracz lubi szybką muzykę techno połączoną z budującym tempem oraz doborem niezłych dźwięków, to jest to dla niego idealna gra. The New Tetris oferuje graczowi różnoraką mieszankę takiej muzyki, przez co nie będzie jednolitowego tempa, które będzie się trzymać, a za to gracz będzie miał ochotę wręcz wstać na przykład z kanapy i samemu trochę się poruszać przy muzyce. A to dlatego, że muzykę stworzyła pewna osoba, która będzie w przyszłości omówiona w tej serii, która między innymi zdobyła liczne nagrody. Szybka ciekawostka. Czy wiedzieliście o tym, że w grze jest sprytna ukryta wiadomość we wnętrzu kartridża? Była ona możliwa dzięki temu, że gracze używali specjalnych metod do rozcyfrowania sekwencji kodów i liczby, wgłębić się w szczegóły. W tych liczbach jest ukryta wiadomość od głównego programisty gry The New Tetris, Davida Pryda. David był wtedy pracownikiem H2O i opisał tam swoje myśli w głowie. Z wypracowania, jakie napisał, w skrócie można rzec, że przy produkcji tej gry Nintendo było bardzo sprzeciw wobec tego projektu i chcieli anulować wydanie, a nawet stworzenie tego tytułu. Sam on krytykował gry, którym były dodawane przydomki 64 oraz to, że to były jego ostatnie dni pracy w H2O, gdyż zamierzał się przenieść do lepszej firmy, która miała mu dać więcej możliwości oraz kreatywności. Pełna treść wiadomości Davida znajduje się na tej oto stronie. Link do tej strony będzie w opisie. Po raz pierwszy w tej serii, w przypadku omawiania minusów tej gry, będzie przedstawiony tylko jeden. Głównie z tego względu, że legendarna seria Tetris i jej gry są w każdym punkcie takie same, nie ma żadnych różnic od poprzednicy. Jedyny minus, jaki tutaj się bawi, to taki, że gra nie posiada własnego zapisu najlepszych wyników. Jeżeli gracz zagra w tą grę i będzie chciał odblokować wszystkie budowle, napić jak najwięcej linii oraz dobrze się bawić, to niestety wszystko to wraz z włączeniem gry będzie usunięte i trzeba będzie powtarzać na nowo. Rozwiązaniem takowego problemu jest dokupienie specjalnego dodatku zwanego Memory Pack, który zawiera w sobie możliwość zapisywania postępu. Jednak tak jak w przypadku gry Castlevania 64, gracz raczej nie będzie miał ochoty na wydanie kolejnych pieniędzy na dodatek, a wolałby, by sama gra oferowała mu dobre wspomnienia i nie tylko. Podsumowując tą recenzję, gra The New Tetris to moim zdaniem dosyć przyzwoity tytuł, w który może zagrać praktycznie każda osoba w każdym wieku. Stabilny gameplay, opcja rozbudowy budowli oraz mini tryby to są większe plusy, które można postawić temu tytułowi. Jednak na minus leci tu brak zapisu najlepszych wyników, co dla niektórych typów graczy może być dużym problemem, jeżeli będzie chciał się pochwalić przed kolegą. Dlatego kończąc tą recenzję, gra The New Tetris dostaje ode mnie w skali od 1 do 10 ocenę 7 na 10. Dobry tytuł polegający na układaniu kostek po różnych zakątkach świata. Dziękuję za to, że obejrzałeś ten odcinek N64 po mojemu. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcesz, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiWWW. Na razie i cześć!